Można wychować się w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie religijne wymogi, a jednak iść na zatracenie. Chrześcijaństwo to nie martwa religia, ale żywa, osobista relacja z Bogiem, więź i społeczność człowieka ze Stwórcą. Jezus Chrystus oświadcza: żaden człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wbrew pozorom nie ma tu mowy o chrzcie wodnym, który gwarantowałby zbawienie, bo fizyczna woda nie może ożywić duchowo. Woda tu wymieniona to symbol ożywczego Słowa Boga, skierowanego do człowieka, aby go duchowo obmyć i przemienić. Bóg przemawia poprzez Biblię, sumienie innych ludzi do twojej świadomości, zwanej sercem. Gdy zaczynasz mu wierzyć, to na skutek twojej wiary wstępuje w twojego martwego ducha Duch Boży i ożywia cię wewnętrznie. Sam Bóg rodzi cię duchowo. Ci, którzy wiarą przyjmują Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, otrzymują prawo stać się dziećmi Bożymi. Ci, którzy Mu zaufali, którzy narodzili się nie fizycznie, nie w wyniku namiętności czy ludzkich planów, ale z Boga. Jezus powiedział do człowieka szukającego prawdy: kto się narodził fizycznie, żyje fizycznie. Kto się narodził z ducha, żyje duchowo. Nie dziw się więc, że stwierdziłem: musicie się narodzić na nowo. To uniwersalna prawda. Musimy się narodzić na nowo. Nowe narodzenie to nie naprawianie grzesznego życia, ale zmiana ludzkiej natury. To, co było w nas stare i grzeszne, ulega duchowej śmierci w wyniku spotkania się ze Świętym Duchem żywego Boga. Nasza stara grzeszna natura, inspirowana przez szatana, nie ma szans wytrzymać konfrontacji z mocą Boga, dającego nam nową duchową tożsamość. Świadomość bycia dzieckiem Bożym. Bo każdy, kto z Boga się narodził, zwycięża w walce z grzesznym światem. Przejawem tego zwycięstwa jest wasza wiara. Nowe duchowe narodzenie daje ci nowe życie. Gdy Bóg cię rodzi duchowo, twoja grzeszna natura zostaje zastąpiona nową naturą, upodobnioną do natury świętego Boga. Boża moc zaczyna działać w tobie, uwalniając cię od tego, co stare, i uzdrawiając tego, co chore, zarówno w sferze ducha, jak i ciała. Nowe narodzenie to nie zmiana wiary czy przynależności kościelnej. Nowe narodzenie to śmierć starego człowieka i narodzenie nowego człowieka. Boży cel dla człowieka. Wiecie, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym umyśle i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Boża obietnica. Ja zaś dam im nowe serce i nowego ducha. Zabiorę z ich piersi serce kamienne, a dam im serce z żywego ciała, aby mogli żyć według mojego prawa, zachowując i wypełniając wszystkie moje nakazy. I tak oni będą moim ludem,
a ja ich Bogiem. Gdy rodzisz się na nowo, stajesz się posiadaczem odnowionego ducha. Zmieniasz się od środka, co jest Bożym dziełem w tobie, przyrównanym do zmiany serca martwego na żywe. Skutek nowonarodzenia. Nikt, kto ma Boga za Ojca, nie oddaje się grzeszeniu, bo nasienie zasiane przez Boga pozostaje w nim. Czyli nie może on dalej oddawać się grzeszeniu, bo ma Boga za swego Ojca. Narodzony na nowo człowiek nie potrafi nieustannie trwać w grzechu. Bywa, że upadnie i zgrzeszy, ale nie trwa w grzechu. Nie oddaje się ciągłemu grzeszeniu, nie ma przyjemności w nieposłuszeństwie Bogu. Nowa natura, wrażliwe sumienie, Boże działanie sprawiają, że jest to możliwe. Grzeszne nawyki są zastąpione nowymi, wolnymi od grzechu i zła. Dokonuje się przemiana człowieka na obraz i podobieństwo Boga, co było celem Stwórcy od początku i do czego on dąży, a w pełni ten cel będzie osiągnięty na nowej ziemi. Bóg wzywa swoje dzieci do prowadzenia prawego życia. Takie postępowanie jest dobre i podoba się Bogu naszemu, Zbawicielowi, który pragnie zbawić i doprowadzić do prawdy wszystkich ludzi. Bóg chce, aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził dzięki Niemu zwycięskie życie. Aby to stało się możliwe, trzeba przede wszystkim pragnąć przyjść do Boga. Jedyną drogą do Niego jest Jezus. Musisz więc uwierzyć, że On jest Bożym Synem i poniósł na krzyżu należną Tobie karę za Twoje życie bez Boga i wszystkie grzechy. Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus pokonał śmierć. Musisz więc uwierzyć, że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i przyjdzie powtórnie, aby zabrać zbawionych tam, gdzie On jest. Żyłeś bez Boga, co jest naturalnym stanem każdej osoby. Dlatego potrzebujesz narodzić się z Boga na nowo. Nie zwlekaj, lecz poproś Go o przebaczenie twoich grzechów. Uwierz, że Bóg ci przebaczył i podejmij decyzję, że zamierzasz żyć nowym, czystym życiem. Bez Boga nie można mieć życia wiecznego, więc wyznaj ustami, że od dziś Jezus jest Twoim Panem oraz Zbawicielem i poddaj Mu wszystkie Twoje potrzeby i plany. Gdy tak postąpisz, Boży Duch zamieszka w Tobie i powstaniesz do nowego życia. Obietnica zbawienia. Jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Czy pragniesz swojego zbawienia, czyli uratowania od konsekwencji grzesznego życia? Jeśli tak, to poddaj się Bogu. Przyjmij wiarą Jego dar zbawienia i żyj nowym życiem dziecka Bożego. Nic nie ma większej wartości na tym przemijającym świecie od przywileju poznania Boga i perspektywy wiecznego, wspaniałego życia z Nim. Nie zmarnuj tej szansy.